Kościół jest hierarchiczny i Kościół jest charyzmatyczny. Jak te dwie rzeczywistości się łączą? Jak być dobrą owcą? Kochani, jedziemy. Kościół jest hierarchiczny, ale jest również charyzmatyczny. I dzisiejsza sytuacja to przepięknie pokazuje. Wybuchło prześladowanie po tym, jak zabili Szczepana. No i po prostu chrześcijanie dotarli na teren Frygii, to jest dzisiejszy Liban, dotarli na Cypr i dotarli do Antiochii. I w tej Antiochii zaczęły dziać się rzeczy niezwykłe. Dlatego, że poganie pod wpływem nauki, pod wpływem głoszenia Słowa Bożego zaczęli się po prostu nawracać. A wcześniej Ewangelia była głoszona tylko Żydom. I tu mamy pewną nowość. Ducha Świętego, który posyła do pogan. Ducha Świętego, którego nie da się zamknąć w klatce, pisał papież Franciszek. I Duch Święty po prostu działa, więc w Jerozolimie, tam gdzie można powiedzieć było centrum, gdzie panował kościół hierarchiczny, w Jerozolimie usłyszeli o tym, co dzieje się w Antiochii, że wiele po prostu osób się nawraca. Czyli można powiedzieć, że tutaj Duch Święty już zaczął dokonywać niesamowitych dzieł, już zaczął pociągać ludzi, już dokonywały się nawrócenia. I dopiero później, można powiedzieć, zadziałała instytucja, zadziałała hierarchia. Dlatego, że wysłali tam Barnabę. I Barnaba po prostu poszedł do Antiochii, tam zwerbował Pawła z Tarsu i oni przez cały rok zaczęli, można powiedzieć, urabiać ich, w sensie formować ich serducha. I zobaczcie, hierarchia jest nam bardzo potrzebna dla porządku. Dlatego, żeby to nie było takie, wiecie, takie rozmamłane, takie nie wiadomo co, tylko żeby był porządek. I dlatego to jest niesamowitym też takim spoiwem Kościoła, czymś takim, przez co Kościół trwa 2000 lat, że Kościół ma swoją hierarchię, że musi być po prostu porządek. Ale z drugiej strony Kościół jest charyzmatyczny, to znaczy, że nie ograniczymy go tylko i wyłącznie do hierarchii, tylko że Duch Święty po prostu działa i dzieją się po prostu nowe znaki, nowe cuda. Wiecie, dzieją się tutaj jakieś takie objawienia, później czekamy, Kościół musi to zatwierdzić. To wszystko się po prostu dzieje. I jeżeli Kościół hierarchiczny bardzo mocno współdziała z Kościołem charyzmatycznym, to wówczas naprawdę dzieje się niesamowita Ewangelia. Wówczas dzieją się wielkie cuda. Wówczas Duch Święty robi to, co chce, a On zawsze wiele robi. Droga owieczko, wczoraj tak nawinęliśmy o tym, jaki jest pasterz, że pasterz poświęca się i zna owce, no to dzisiaj popatrzmy, jakie są owce. Bo Ewangelia mówi, że owce są posłuszne i podążają za mną. Czyli dwie cechy owiec, owce są posłuszne. Dlaczego są posłuszne? Dlatego, że wiedzą, że Jezus chce dla nich dobra. Tak pamiętam moją w ogóle pierwszą myśl o kapłaństwie, którą miałem. To było po maturze, jak szedłem już na swoje studia. To tam po prostu w trakcie modlitwy wzbudziła się we mnie taka potężna myśl, żeby poświęcić się Bogu w kapłaństwie. I na początek po prostu miałem taki trochę, nie bardzo, jakoś tak niekoniecznie mi się to widzi. I potrzebowałem półtorej dnia, żeby sobie to ułożyć i żeby dojść do tego, że chwila, mój pasterz wie, co jest dla mnie lepsze, mój przyjaciel, mój Jezus, mój Bóg, przecież ma plan na moje życie. Więc doszedłem do tego momentu, nie, że a tak, to koniecznie do seminarium, tylko mówię, jestem otwarty na ten głos. Jeżeli Boże, chcesz mi pokazać więcej, no to dawaj. No i można powiedzieć, i zacząłem podążać za nim, za jego głosem. I to jest to, i to jest droga. I widzę, że po prostu, przynajmniej w moim życiu, były odpowiednie momenty, kiedy Bóg dawał jakieś takie większe światło, kiedy działy się jakieś okoliczności życia, które pokazały mi, że tego chce Pan. Więc owce, kochana owieczko, owce słuchają, podążają za pasterzem i owce są też posłuszne. Ty masz prawo też do swojego zdania i tym podobne rzeczy, ale wal na modlitwę i rozmawiaj o tym po prostu z Bogiem. Bo tam po prostu dzieje się jak garncarz po prostu lepiej narzędzie, tak po prostu garncarz też kształtuje nasze serce. Tak dba po prostu, żeby był odpowiedni po prostu kształt, żeby to wszystko było cacy, piękne. Tak właśnie działa Pan, bo Pan jest garncarzem. Więc owieczki, bądźmy posłuszni i podążajmy za Panem. To oremus, czyli módlmy się. Dziękujemy Ci, Jezu, że masz plan na nasze życie.
Dziękujemy Ci za to, że ten plan jest piękny. Dziękujemy Ci, że mówisz do nas, bo jesteś pasterzem, który chce nas prowadzić. Panie Jezu, i wyznaję, że chcę podążać za Tobą, że chcę iść tam, dokąd mnie wzywasz, bo wiem, że to jest najlepsza droga. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. I na drogę podążania za Jezusem błogosławię Wam serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam Was, kochani, dobrego dnia i smakowitej kadencji.